Witam, panie i panowie. Jestem wielkim mistrzem światowej wolnomularskiej organizacji Narodów Zjednoczonych. Najpotężniejszy, najwyższy wielki komandor 33 i 99 stopnia, Frederick Lima Henry. Jest dla mnie wielkim zaszczytem przemawiać dziś w imieniu masonów na Międzynarodowym Forum Globalny Kryzys jest wyjście. Jesteśmy zakonem wolnomularskim, zakon rycerzy słońca. Byliśmy pierwszą organizacją na Ziemi stworzoną z woli Boga. Oznacza to, że od początku została nam powierzona najważniejsza misja. Ponieważ wszyscy widzimy i rozumiemy, że cała ludzkość stanęła w obliczu bezprecedensowych czasów i wyzwań w skali globalnej. Dlatego też, jako masoni, jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy działali razem dla dobra całej ludzkości. Twórcze społeczeństwo to nasza szansa, szansa na zbudowanie lepszej przyszłości dla wszystkich na Ziemi. Bez wątpienia twórcze społeczeństwo ucieleśnia wszystkie marzenia i aspiracje każdego człowieka. To jest to, do czego my, jako wolnomularzy, dążymy przez całe nasze życie. To jest prawdziwa służba, sama istota masonerii. Zawsze sprzeciwialiśmy się agresji tworzonej przez konsumpcyjny format społeczeństwa. Chcę jednak otwarcie oświadczyć, że czas konfrontacji, podziałów, walki o zasoby i dominacji dobiegł końca. Stawką jest życie i przyszłość całej ludzkości. Naszym obowiązkiem jest zmiana formatu konsumpcyjnego na twórczy. Nadszedł nasz czas. Popieramy projekt Twórcze Społeczeństwo i użyjemy wszelkich legalnych i pokojowych sposobów, aby jak najszerzej i najszybciej wprowadzić ten ideał w życie. Powodem, dla którego Wolnomularska Organizacja Narodów Zjednoczonych wspiera społeczeństwo twórcze, jest to, że twórcze społeczeństwo przywraca 8 życiowo niezbędnych podstaw. Chodzi o to, że Wolnomularska Organizacja Narodów Zjednoczonych pragnie przywrócić to w społeczeństwie. Aby to zrobić, musimy stanąć w obronie ludzkości. Dlatego stwarzamy centrum koordynacyjne na całym świecie. Utworzyliśmy sojusz i będziemy kontynuować to we wszystkich dziedzinach i zakątkach świata. Czas na filozofowanie się skończył. Nadszedł czas na działania. Naszym obowiązkiem jest zjednoczenie świata, całego świata. Apeluję do każdego członka zakonu wolnomularskiego. Bracia, musimy być jednością, aby wypełnić dzieło Najwyższego. Zbudować twórcze społeczeństwo. Jestem masonem od 40 lat. Trzymam się tych zasad. To jest moja reputacja jako człowieka moralnego. Opowiadam się za sprawiedliwością, a twórcze społeczeństwo jest jej ucieleśnieniem. Apeluję do wszystkich ludzi. Musimy się zjednoczyć, aby zmienić świat. Aby zapewnić sobie lepszą przyszłość. W tym przełomowym momencie, jako lider, komandor oraz generałowie wielu wolnomularskich organizacji na całym świecie, wzywamy do tego, abyśmy stanęli ramię w ramię z twórczym społeczeństwem. Ponieważ nie możemy już dłużej cierpieć. Musimy stać na twardych zasadach. A Bóg Najwyższy dał nam te zasady. Uczyńmy nasze życie i nasze społeczeństwo lepszym. Pozostaje nam jeden krok. Musimy już teraz zdecydować, gdzie zrobimy ten krok. Albo, popychani przez format konsumpcyjny, my, cała rasa ludzka, zrobimy krok w tym kierunku, który zakończy ludzką egzystencję. Albo połączymy ręce i zbudujemy piękny, niezawodny, solidny most dla całej ludzkości na najmocniejszym fundamencie świata. Na 8 podstawach twórczego społeczeństwa. Jestem przekonany, że dokonamy właściwego wyboru. Mimo wszystko zapomnimy o dawnych żalach, nieporozumieniach, pretensjach i uprzedzeniach. Zrobimy krok naprzód w kierunku naszego wspólnego rozwoju i pokojowego współistnienia. Tak będzie, bo tak musi być. Twórcze społeczeństwo pochodzi od Stwórcy. Wszyscy pochodzimy od Stwórcy, a teraz nadszedł czas, aby iść naprzód, przekroczyć most, iść po nim, iść w jedności i wolności. Iść w miłości, pokoju i harmonii.
Jesteśmy w stanie to osiągnąć. Aby to zrobić, wszyscy musimy się zjednoczyć i musimy kochać się nawzajem bezwarunkowo. Mówię te słowa, ponieważ idę tą drogą, bo jest to ważne dla nas wszystkich. Bóg nałożył to na mnie. Całe moje istnienie należy do Najwyższego. I proszę was wszystkich, zadajcie sobie pytanie. Co robimy dalej? Twórcze społeczeństwo ma odpowiedź. Twórcze społeczeństwo ma wyjście. I to wyjście jest kluczem do pomyślnego pójścia naprzód. Jako lider, jako król, podróżuję po wielu krajach, ale moim zadaniem jest łączenie ludzi. A twórcze społeczeństwo dało mi możliwość wystąpienia na tym forum. I mówię prawdę. Moją prawdą jest moje serce. Stańmy wszyscy razem. Zbudujmy most. Żyjmy dla Boga. To jest moje słowo jako komandora Wolnomularskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Niech Bóg błogosławi ludzkość.